Wielka wojna wybuchła w sierpniu 1409 roku. Co roku w rocznicę bitwy członkowie Bractw Rycerskich z całej Europy odgrywają pod Grunwaldem wydarzenia z 15 lipca 1410. Spektakl zawsze przyciąga kilkudziesięciotysięczne rzesze widzów, a skoro są turyści, nie może zabraknąć stoisk bogatych w pamiątki. Jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy to okazja na niezły interes. Handlarze zacierają ręce, a kupcy niczym krzyżacy poddają się panującym na polach zasadom. Krew się leje, a interes się kręci? Kręci się, dobrze. Nie jest u nas nieźle. Najbardziej u nas wydeptane jest, bo mamy powodzenie. Bitwa stoczona między siłami zakonu krzyżackiego wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi pod dowództwem króla Władysława Jagiełły zakończyła się pogromem sił krzyżackich. I tak historia zatoczyła koło. Inscenizację oglądało 50 tysięcy osób. Walka blisko 1500 wojowników odbywała się w deszczu. Nie wszyscy obserwatorzy wytrwali do końca i ze szczerego pola udali się do swoich aut. Jedni pojechali tam, skąd przybyli, drudzy, bardziej przewidywalni, po prostu zmienili szaty. No my wracamy jeszcze, tylko się przebieramy w suche ubrania i wracamy z powrotem jeszcze pochodzić tam. No ale trochę tak, no trochę pogoda rzeczywiście się zepsuła, zabawę. Szkoda, że akurat w tym momencie zaczęło padać. Akurat w trakcie bitwy. No dokładnie. Bitwa pod Grunwaldem to wydarzenie, na temat którego każdy Polak powinien bez problemu się wypowiedzieć. A jeśli wiedza historyczna nie została należycie przyswojona lub chcemy ją pogłębić, to dobrym sposobem jest wyjazd na pola Grunwaldu. Tu od 6 czerwca do 31 sierpnia, 4 razy dziennie, odbywają się spacery z przewodnikiem, który przytacza wiele faktów i ciekawostek sprzed ponad 600 lat. Wychodzimy codziennie o godzinie 10, 12, 14 i 16 na spacer z przewodnikiem. On trwa około 1,5 godziny. W trakcie którego zwiedzamy pola, zwiedzamy muzeum i ekspozycje stałe, które są w Muzeum Grunwaldzkim. Za rok kolejna inscenizacja. Kto jeszcze nigdy nie widział bitwy na żywo, warto, żeby w końcu do Grunwaldu się udał. Dynamiczny show łączy emocjonujące sportowo-historyczne widowisko, edukację, humor i dobrą zabawę dla dorosłych, młodzieży i dzieci. I co ważne, przenosi widza w świat średniowiecza. A w dobie współczesnego, wszechobecnego pośpiechu oderwać się od rzeczywistości przyda się każdemu z nas. Jako lawina, która musi zetrzeć i zdruzgotać wszystko przed sobą.